analiza weekendowa, indeksy giełdowe i ten dział rozpoczynamy od indeksu WIG 20. W ujęciu dziennym w tym tygodniu doszło do delikatnego, można powiedzieć, wzrostu w stosunku do poprzedniego tygodnia. Jak widzimy, 5 ostatnich świec to pierwsza wzrostowa, utrzymanie, potem korekta i kolejne 3 świece, z których ta druga, największa, mająca miejsce w czwartek, naruszyła strefę oporu i wyszła ponad szczyty utworzone tutaj 14 stycznia i następnie ten ostatni 1 lutego. No i w piątek świeca taka małe doji, mała taka szpulka, widać wyraźne niezdecydowanie. A więc w tym momencie możemy powiedzieć tak, byki spojrzą na ten wykres i powiedzą, mamy odwróconą głowę z ramionami, mamy pokonanie linii szyi, mamy zrobiony test, czyli ruch powrotny, jak gdyby możemy kontynuować wzrost. I powiedzmy sobie szczerze, no nie jest to oczywiście scenariusz, czy tam założenie z gruntu złe. Natomiast jest kilka kwestii, które każą do tego podejść z bardzo dużym dystansem i nawet spodziewać się wręcz przeciwnej sytuacji. A mianowicie, po pierwsze, to element, o którym mówiłem już tydzień temu, weekendowy, ale o którym również pisałem już w jakichś komentarzach w trakcie tygodnia, może nie tego, ale poprzedniego, nie tego, który się skończył, ale jeszcze wcześniejszego. A mianowicie fakt, że zejście tutaj od szczytu, takiego lokalnego szczytu z dnia 29 grudnia do dołka, jakie miało miejsce 20 stycznia, czyli przez ten, nazwijmy, miesiąc kalendarzowy, taki 30-dniowy okres, spadek ten przybrał formę wyraźnej trójki. Tu mamy do czynienia raczej z układem, gdzie mamy A, B, C. A to nie jest impuls zgodny z kierunkiem tego trendu, a w tym trendzie również nie może być to jako pojedyncza korekta, prawda, zgodna z kierunkiem trendu. Więc tu niestety kłania się scenariusz, w którym mamy do czynienia z korektą bardziej złożoną, a mianowicie w której tu mamy A, tu następnie B, bo B wiemy, że zawsze jest trójką, a więc jest to trójka właśnie i to by było B, a w tej chwili jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że powstała tutaj fala C, która ma nawet układ zbliżony do impulsu, bo mamy jak gdyby 5 fal, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, można by się tutaj było sprzeczać, czy jest znajście na pierwszą, czy nie ma, czy jest to impuls, czy nie, ale powiedzmy tak ogólnie falowo to jest jak gdyby tutaj 5 fal, a więc mamy też impuls i teraz ten impuls jest, ten wzrost, o tak powiedzmy, jest równy wielkością tej poprzedniej korekty. Jeżeli do tego dołożymy tutaj w środku tą falę w postaci trójki, no to mamy korektę złożoną 1:1, korektę pędzącą, po której należałoby się spodziewać wyjścia na nowe, przepraszam, na nowe minima. I powiem szczerze, że na dzień dzisiejszy, patrząc oczywiście na perspektywę ostatnich kilku miesięcy, na ten silny trend spadkowy, jestem bardziej skory właśnie, aby powiedzieć, że ten drugi wariant, czyli ten, o którym teraz ostatnio mówiłem, korekty pędzące 1:1, jest tym wariantem właściwym. Oczywiście, tak jak mówię, mały jakiś margines zostawiam na to, że jest tutaj faktycznie, no powiedzmy, naruszenie linii szyi z delikatnym retestem i jest możliwy ruch wzrostowy, a jeżeli ten spadek będzie, na co myślę, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo tego, że będziemy od nowego tygodnia ponownie spadali, no to jeszcze pozostaje element takiego wyczekiwania na poziomie tutaj zbliżonym do tej kolejnej strefy. Ona mniej więcej nakłada się również na poziomie 61,8% tego tutaj wzrostu, a więc tu by mogło ewentualnie powstać ramię takiej głowy z ramionami, ale gdzie dopiero tak de facto tutaj zakończyła się głowa. Ponieważ jest tu ten impuls, nazwijmy wzrostowy, 5 fal wzrostowych, więc korekta zakończona gdzieś w rejonie tych 61,8% mogłaby utworzyć drugie ramię nieco większej głowy niż dotychczas, może nie większej zakresowo, bo zakres by się nie zmienił tej głowy z ramionami, on dalej by wynosił około
tych 150 nawet punktów, no trochę by wzrósł, bo między w tej chwili no, rozciągłość takiej głowy tej większej, która by była, no to jest 1650 do niecałych 1800, no powiedzmy jakieś 130-140 punktów dodane do 1800, no to mamy gdzieś około 1930 punktów, ale to już by było wyjście ponad ten szczyt, czyli byłby to kolejny pozytywny objaw. Z tym, że żeby nie zaciemniać, dla mnie najbardziej wartościowym, znaczy może najbardziej prawdopodobnym jest scenariusz ten, w którym mieliśmy do czynienia tutaj z korektą pędzącą 1:1, równość tych fal, dojście do 61, wyraźne zatrzymanie, utworzenie, tutaj ta zwłaszcza przede wszystkim, można powiedzieć, ta trójka. Gdyby tak było, to należałoby się spodziewać ataku na ostatni dołek. Po jego pokonaniu spodziewałbym się ruchu dojścia do około 1550 punktów na indeksie WIG20, co wynika tutaj z kilku miar, a mianowicie zewnętrzne zniesienie tej ostatniej tutaj, nazwijmy, korekty, również 61,8%, czyli jak gdyby niepełne, ale 61,8% tej ostatniej fali spadkowej przed tą ewentualną właśnie korektą pędzącą oraz równość tutaj tej fali i tej fali. Jest tutaj dość silna geometria skumulowana na jednym poziomie, tym poziomie około 1550 punktów, a więc tak naprawdę to wydaje mi się to całkiem docelowy, znaczy całkiem prawdopodobny scenariusz zejściem do tego poziomu, ale tak jak powiedziałem, w przypadku spadku ta pierwszy taki element, no to właśnie gdzieś na około 1700, gdzie mamy wsparcie, mamy 61,8 tego wzrostu i ewentualność jeszcze utworzenia nowej głowy z ramionami, potem dołek i potem 1550. Gdyby jednak rynek zechciał kontynuować, no to musielibyśmy tutaj zaczekać, znaczy się zasięg z głowy wynikałby około 1900 punktów, do linii trendu jest też, także mogłaby być ona realizowana, a w przypadku dojścia tutaj do tego poziomu, no tak naprawdę cały czas jeszcze nie byłby zakończony element związany z trendem spadkowym, ponieważ wtedy patrząc dokładniej na ten ruch falowy, musimy tu jednoznacznie powiedzieć, że ta korekta tutaj jest wyraźnie większa w cenie aniżeli ta korekta, a to mogłoby oznaczać, że mamy tutaj jakiś układ A, B, C, X, A, B i C. Także jak wiadomo, no, na rynku zawsze jest wiele wariantów, natomiast najmniej prawdopodobnym wariantem jest ten, którym no, idziemy już w kierunku zmiany trendu. O, to bym tak podsumował jednym zdaniem, jeśli chodzi o WIG 20 w ujęciu dziennym. Oczywiście w ujęciu tygodniowym kwestia zbliżona, więc tutaj cały czas pamiętamy o tej szerokiej, dość szerokiej, no 100-punktowej około strefie wyznaczonej już parę ładnych tygodni temu, a więc ten poziom 1600, to wyjście nawet na 1550 nie byłoby no niczym takim jakimś złamaniem wielkim tego elementu, ponieważ no to było zaledwie 50 punktów. Ale jak spojrzymy tutaj na wykres tygodniowy, to teraz to zejście w dół, no mogłoby okazać się też brzemienne w skutkach w dalszym okresie, w dłuższej perspektywie, ponieważ wtedy musielibyśmy się porządnie zastanowić, czy tutaj nie mamy już pełnego impulsu pięciu fal A, B, C, D i E. I dużo będzie wtedy zależało od tego ruchu w górę. Ale to jest już naprawdę dalsza perspektywa. Natomiast patrząc tutaj z poziomu tego, co nas najbardziej interesuje, no to myślę, że na wykresie dziennym już wyjaśniłem to na tyle dokładnie, że tutaj nie mamy właściwie co więcej dodawać ani ujmować. Jeśli chodzi o indeks WIG, tutaj sytuacja zbliżona. Jeszcze ruch, co prawda, nie osiągnął idealnie poziomu tego overbalansu, nazwijmy, czyli równości z tą korektą. Również tutaj jak gdyby takie 5 fal z wyraźnym podkreśleniem, że ta ewentualna fala czwarta jest znacznie większa od ewentualnej fali drugiej. Mieliśmy tutaj również element, to wskazuje, że albo, mówię, to jest jakiś układ ABC, który może się jeszcze rozwinąć,
I dzięki temu mógłby preferować ten scenariusz ewentualnie z próbą realizacji, może wtedy nie pełnego zakresu, ale znacznie części zakresu wynikającego z odwróconej głowy z ramionami. Na Wigu jedyna różnica jest taka, że nie udało nam się nawet naruszyć tej linii szyi, tego oporu. Zatrzymaliśmy się idealnie nad nim, tuż pod 61,8% tego tutaj całego ostatniego spadku, który również kształtuje się w formie trójki, a więc bardzo zbliżony scenariusz i możliwości do tego, o czym mówiłem wcześniej, dotyczącego indeksu WIG 20. W przypadku ruchu zmiany, znaczy się powrotu do spadków i realizacji, przepraszam, ale coś mnie doskwiera od jakiegoś czasu już. Tutaj w przypadku realizacji tej kolekty pędzącej, no najpierw cel docelowy, znaczy poziom docelowy, oczywiście to ostatni dołek po jego pokonaniu na bazie geometrii mniej więcej 40 tysięcy punktów. I ostatni z polskich indeksów to jest indeks MWIG. Tutaj wzrost mamy wyraźny, taki, znaczy wyraźnie ten indeks jak gdyby zdecydowanie mocniej rusza do góry. Tu już widać wyraźną piątkę w tym momencie. Mamy tutaj piątkę i nie ma co do tego, nazwijmy na obecną chwilę, wątpliwości, bo gdyby to się po jakiejś korekcie dalej rozrastało, no to wtedy zaczynamy się na nowo zastanawiać, czy to jest rozbudowany jakiś impuls, czy większe ABC. Natomiast w tej chwili tutaj ta mniej więcej i równość korekt, więc tu wszystko układa się w całość. Tym niemniej znaleźliśmy się w bardzo bliskiej odległości od poziomu, który jest no dość graniczny i bardzo istotny, mianowicie overbalance, strefa. Tutaj może trzeba było cofnąć, żeby dokładnie widać bardziej. Strefa oporu, idealnie poziom 61,8%. To wszystko są 3470 czy 480 mniej więcej, a mamy na dzień dzisiejszy 3440 powiedzmy, czyli jeszcze jakieś 30-40, 50 punktów powiedzmy maksymalnie do góry. I tu, jeżeli dostanie w tej chwili bądź właśnie te 30-40 punktów wyżej ruch zatrzymany, no to potwierdzi się, bo tu również widzimy wyraźną trójkę w dół. Tu nie ma impulsu w dół, tu nie ma impulsu, a więc teoretycznie no nie ma co się zakończyć. I teraz pytanie, czy korekta pędząca 1 do 1, dojście właśnie tu do tych poziomów i zwrot na najpierw na ten ostatni dołek, a potem ewentualne wybicie i dalszy spadek, czy być może jakaś korekta nieregularna atakowa mogłaby być poprzez rozbudowę tej tutaj tego ruchu wzrostowego i dojścia nawet i do poziomu 3600 punktów. Na dzień dzisiejszy najbardziej realnym, dopóki nie wybijemy tego tutaj wskazanego poziomu 3480 powiedzmy punktów, to jest to, że jesteśmy cały czas w jakimś ruchu szerszej korekty i no najprawdopodobniej już w tym najbliższym tygodniu i to może w jego pierwszej części rozpocznie się ruch spadkowy do ostatnich dołków. Patrząc na wykres tygodniowy, przypominamy o jednej kwestii, a mianowicie tu do tego dużego overbalansu zostało nam jeszcze trochę miejsca. Zatrzymaliśmy się na tym dolnym ograniczeniu konsolidacji z 2014-2015, ale nie powstała tutaj żadna formacja i mamy tutaj typowy taki właśnie ruch korekcyjny. To jest wykres tygodniowy, jak gdyby zdaje się potwierdzać tą tezę, iż mamy tutaj do czynienia z jakąś korektą nieregularną, z dużym prawdopodobieństwem może ona się okazać korektą 1 do 1, czyli w tym momencie korektą pędzącą. I to by było potwierdzeniem tego, co mówiłem na wykresie dziennym. I na koniec oczywiście indeksy zagraniczne, które my omawiamy, czyli indeks DAX i indeks S&P. Jeśli chodzi o DAX-a, DAX zszedł na nowe minima, wybił wyraźnie, znaczy wyraźnie, no ale zszedł wyraźnie, o tak bym powiedział, zszedł wyraźnie poniżej minimów, jakie osiągnął 20 stycznia. Tym samym oczywiście trend spadkowy, który można powiedzieć po większej korekcie rozpoczął się przy poziomie 11400 parudziesięciu punktów, a więc na początku grudnia trwa w najlepsze.
No i teraz pytanie, dokąd zabrniemy? No patrząc, jeżeli mamy to, ma być to impuls wykańczający, no to może tu się okazać, że tu już jest koniec, bo tego, te dolne cienie, które tutaj występują, one powodują, że gdybyśmy zeszli na niższy interwał czasowy, to mielibyśmy tutaj wyraźną korektę. Zresztą w codziennych komentarzach porannych było to dobrze widoczne na wykresie kontraktów terminowych, które omawiamy w interwale jednogodzinowym. A więc mielibyśmy falę pierwszą, falę drugą, falę trzecią, tu falę gdzieś czwarta i teraz fali piątej, tak? Ale oczywiście, gdybyśmy również spojrzeli na wykres intradayowy, mniejszej, że tak powiem, skali czasowej, moglibyśmy dojść do wniosku, że mamy tu też do czynienia z jakąś korektą, która nieregularna, miarę pędząca i w związku z tym ten spadek mógłby być dalej kontynuowany. Jedno jest pewne, nie mamy na razie w tej chwili nic, co mogłoby poświadczyć, że ten poziom tutaj tego dołka w jakiś sposób, mimo naruszenia, zostanie wybroniony i będziemy próbowali budować tutaj na tym wykresie formację podwójnego dna. Cały czas jest ku dołowi i tutaj nic się nie zmienia. Jeśli spojrzymy na wykres DAX-a, ale z interwału tygodniowego, no to tutaj musimy dojść do pewnych, no na razie nieciekawych wniosków, a więc wybiliśmy linię trendu, tą zieloną linię trendu, ja tu pokażę może w szerszym zakresie, od 2011 przez ten dołek z 2014 przechodzącą. Idealny ruch powrotny i teraz wyjście na nowe minima. To właśnie może sugerować o jeszcze dalszej kontynuacji tego spadku. I to jest ten element, o którym mówiłem, że tutaj może być jakiś bieg, niekoniecznie pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, tylko jakiś układ tutaj korekty ABC i tutaj w dół jeszcze dalej. No w każdym razie wybicie, potwierdzenie tej czarnej świecy w następnym tygodniu obligowałoby do tego, aby uznać, iż podążamy co najmniej w kierunku około 8600 punktów. Tutaj mamy zniesienie zewnętrzne 127, a więc to takie najmniejsze i zarazem też, powiedzmy sobie szczerze, najmniej prawdopodobne zniesienie zewnętrzne tego ruchu wzrostowego, bo tak naprawdę to zniesienia zewnętrzne najczęściej to jest 161,8 i 200. A więc jeżeli patrząc na 161,8 i 200, to jest zejście do poziomu około 8000 punktów. Tu również na tym poziomie jesteśmy mniej więcej znowu na równości fal, czyli ta tutaj spadkowa korekta i teraz ta następna, to również wypada na poziomie około 8000 punktów. Jeżeli teraz weźmiemy, tutaj jeszcze spojrzymy na to zniesienie, no to również w tym rejonie 8000 punktów wypada nam 61,8% zniesienia. Ten czerwony prostokąt, który tutaj jest, ten większy, ja go może zmarzę, bo on niepotrzebnie komplikuje, bo to był prostokąt, który procentowo mniej więcej wyznaczał zasięg tego ruchu jako korekty na wykresie logarytmicznym i dlatego on tu został, to może go zdejmę od razu i powiedzieć. I tutaj mała, drobna, bo znowu ta dolna linia też jest jak gdyby ustanowiona przez wykres logarytmiczny. Ona idzie tu, czyli spójrzmy szerzej, o 2009, 2011. No i dolne ograniczenie kanału również przy 8000 punktów, także jest mocno prawdopodobnym, coraz bardziej prawdopodobnym wydaje się właśnie ruch w kierunku 8000 punktów i no jeżeli nie nastąpi tu teraz w następnym tygodniu, tym rozpoczynającym się od jutra, wyraźne zatrzymanie tego spadku i próbę ruchu do góry, no to ten poziom będzie się stawał coraz bardziej, że tak powiem, realny i najbardziej prawdopodobny. Spójrzmy jeszcze na indeks S&P. Tutaj jeśli chodzi o S&P, no to ja w tygodniu wspominałem tylko o dość istotnym elemencie, to znaczy tak, wybiliśmy, najpierw została wybita jak gdyby overbalance, tak? Tutaj jedna korekta równa tatków i tutaj był ten poziom równy, on zatrzymał najpierw, mimo wszystko został on wybity ten poziom. Ale układ, który poszedł tu do góry jest wyraźną trójką, A, B, C. I tutaj na gorsze co się stało, to na szczycie powstała wyraźna gwiazda wieczorna. To było wszystko po dojściu do takiej wewnętrznej linii trendu, czyli zatrzymanie idealnie w punkt. I co jeszcze bardziej istotne, ten cały ruch tutaj, który
oznaczyliśmy sobie jako, ja tutaj przynajmniej oznaczyłem jako falę, nazwijmy to trzecią, czyli pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, tutaj w dół, to jeżeli byśmy zmierzyli, to było idealny zasięg fali czwartej, czyli zniesienie do 38,2%. I to wszystko wypadło w tym miejscu. Tu doszło do utworzenia gwiazdy porannej i naprawdę trzeba być mocnym, zakręconym, pozytywnie myślącym człowiekiem, aby teraz na siłę dopatrywać się i może nie tyle dopatrywać się, bo jest oczywiście tutaj możliwa budowa chociażby nawet i większej korekty typu ABC, teraz X w postaci ABC i za chwilę znowu jakieś ABC czy nawet piątka do góry, tego zanegować nie możemy. Ale trudno, patrząc na układ całego tego spadku, tej gwiazdy tutaj w odpowiednim miejscu zrobionej, nie uznać, iż rynek po prostu rozpoczął kolejny impuls spadkowy w ramach tej fali tutaj spadkowej, który to najprawdopodobniej może być właśnie falą piątą w całym tutaj impulsie. Jeżeli to, co wydaje mi się teraz najbardziej prawdopodobne, czyli ten spadek, jest z założenia dobrym scenariuszem, no to należałoby się spodziewać najpierw ataku oczywiście na ostatnie minimum i tutaj ewentualną jakąś próbę odreagowania, a w przypadku przebicia tego poziomu, to należałoby się spodziewać spadku w okolice 1700 punktów, gdzie wypada 161,8 zewnętrzne zniesienie tutaj tej korekty, gdzie wypada również 161,8 tej ostatniej korekty, no i gdzie wypada też jakieś pewne wydłużenie, naprawdę mocne wydłużenie fali pierwszej i tej kolejnej tutaj, tak? Wydłużenie 436,8. Spójrzmy na ten poziom jeszcze z perspektywy wykresu tygodniowego. Jak to wygląda w tej chwili na tygodniowym wykresie? A więc na tygodniowym wykresie mamy tutaj właśnie jakiś układ i teraz mamy tutaj na początek pierwsza fala, druga i teraz pierwsza, druga, trzecia i może być czwarta, piąta znowu do góry i żeby nie mieszać w tych falach, bo przecież fale jak wiemy to różnie będą pasować, ale patrząc na taki układ tak typowo na oko, to nic nie stoi teoretycznie na przeszkodzie, aby tu była fala pierwsza i korekta pędząca, teraz fala trzecia i na przykład korekta prosta, tak? Tu może dojść do rozbudowy tego i mówię, no nie mamy definitywnego przekazu, że już idziemy na nowe minimum. Dużo na to wskazuje, ale pewności oczywiście nigdy nie mamy. Natomiast dalszy spadek potwierdzony, no to utwierdzi nas tylko w tym, że jedziemy na ten minimum, a w przypadku jego przebicia na wykresie dziennym mówiliśmy o poziomie około 1700 punktów i tutaj, bo te 161 to są oczywiście te same poziomy, które pokazywałem na wykresie dziennym, ale z wykresu tygodniowego mamy również 38,2% zniesienia tej tutaj ostatniej fali wzrostowej, tej całej fali wzrostowej trwającej od 2011 roku do 2015 roku. To 38,2%, a jeżeli spojrzymy jeszcze troszeczkę szerzej, można by tutaj było zakładać bez względu na to, czy tu mamy pierwszą, drugą, czy tu mamy pierwszą, a tu drugą pędzącą, to w tym momencie, bo to by był bardziej prawdopodobny scenariusz, czyli pierwsza, druga pędząca i teraz trzecia, to w tym momencie zejście do 38,2 byłoby idealne, bo byłoby to zniesienie, korekta znosząca właśnie ten impuls w fali trzeciej. Tak? Także co najmniej, czy tak by było i czy tak by się na tym zakończyło, to jest oddzielna para, jak to się mówi, kaloszy, ale mamy kolejne potwierdzenie geometryczne na te rejony około 1700, a dokładniej 1720-1730. I to jest najbardziej według mnie prawdopodobny w tej chwili scenariusz. Aczkolwiek tak jak mówię, no pytanie, czy już ten spadek jest tym właściwym spadkiem, czy może jednak będzie tutaj budowana korekta jakaś złożona, korekta chociażby na przykład prosta czy płaska, ale jeszcze pójdzie jeden ruch do góry, bo na tym wykresie tygodniowym mamy po prostu pojedynczy ruch do góry, także no, może to już być koniec korekty, może to być A, B i jeszcze C na wykresie tygodniowym. To tyle, jeśli chodzi o indeksy giełdowe.